Zapraszamy na wystawę, która naszym zdaniem jest bardzo ważna. Mówi o bardzo ważnym wydarzeniu historycznym, jakim był Holokaust, ale jednocześnie też mówi o wszelkich dyskryminacjach, nietolerancjach, nieakceptacjach, które są w dzisiejszym czasie i które są bardzo niebezpieczne. Dlatego przy rodzących się w Europie renacjonalizmach nie możemy zapominać o tych negatywnych przejawach. Zapraszamy do nie tylko obejrzenia tej wystawy, bo to będą przewodnikami uczniowie, ale także do wysłuchania przesłania do tej wystawy i jej głównego kustosza, pana konsula honorowego Królestwa Niderlandów, Edwarda Skubisza. Zapraszamy, panie konsul. Fundacja Anne Frank z Amsterdam organizuje tę wystawę. Ten dziennik Anne Frank, ten dziennik nas zaprosi poglębiać się w życie kobiety, dziewczyny, którą miała 12-13 lat i którą miała mieszkać w ukryciu parę lat, dwa lata w Amsterdamie. Blisko tej wież, którą Państwo widzieli i słyszeli. Pomoje jest to wszystko. Liczni przyjaciele i znajomi zniknęli na zawsze. Co wieczór przyjeżdżają zielone lub szare samochody wojskowe. Ona zostaje od razu zabrana. Jeżeli nie, idą dalej. Nikt nie może uniknąć swojego losu, jeżeli się nie ukryje. Chodzą te wszystkie z listami i dzwonią tylko tam, gdzie wiedzą, że zdobędą bogaty łup. Wygląda to jak polowanie na niewolników, jakie kiedyś miało miejsce. Ale to raczej nie żart. Na to jest to zbyt dramatyczne. Widzę często wieczorem w ciemności, jak idą te szeregi dobrych, niewinnych.